urodziłem się 6 sierpnia 1928 roku. Dwa dni czy trzy dni to były ochrzczone w Boronowie, powiat lubliniecki, a ochrzcił mnie ksiądz dziekan. Ja mu służyłem do mszy świętej, bo przyszedł w 1938 roku, przyszedł nowy proboszcz, tak, nowy proboszcz, a ten był z Wrocławia, z Niemiec. Potem nowy przyszedł, a ten mieszkał koło mnie, następny dom. Zawsze chodził do kościoła odprawić mszę świętą, kawałek było, to myśmy wracali oboje z powrotem, a jak szedł do kościoła, to pukał do okna i wołał mnie, tośmy szli razem do kościoła, ja mu służyłem, tak. No bo proboszcz, nowy proboszcz nie przyjął go nie, na plebanie, chciał na plebanie jakiś pokój, ale ten nowy proboszcz go nie przyjął. Z Katowic już był. Nie przyjął go i musiał tam zamieszkać w bloku. To ja mu tam zawsze służyłem do mszy świętej, a później nastąpiła wojna. I ten poprzedni proboszcz, za którego byłem ochrzczony, to on był Niemcem. I odprawiał zawsze dwa razy komunię świętą. Raz dla polskich dzieci, a drugi raz dla Niemców. Komunię świętą, nie? Pierwszą komunię świętą. A jak przyszedł nowy, w 1939 roku, po niemiecku nie odprawiał. A tu za kilka miesięcy przyszli Niemcy, nie? Niemcy, wojna wybuchła we wrześniu i zaraz na początku przyszło do niego, po niego gestapo, po tego polskiego proboszcza, no bo rozeszło się Niemcy zaraz ze skargami, weszli i ale ten ktoś go poinformował w jakiś nieznany sposób i uciekł. I uciekł w nosy, czy tam coś, i przyszli, by go aresztować, bo już zwiedzieli tam w gminie, czy tam gdzieś, że już przyjdzie jutro, przyjdzie gestapo. I on mu opowiadał i całe czasy niemieckie był proboszcz niemiecki. Przysłali skóry z Katowic oblat. Był proboszczem, aż skończyła się września, to przyszedł ten proboszcz właściwy, gdzieś się ukrywał, nie? Gdzieś nie wiedzieli, szukali go, ale pewno nie znaleźli, gdzieś tam może był kapelanem, albo co, nie pytałem go tam nigdy. I ten był proboszczem i cały czas był długo proboszczem, umarł i po nim był Klemens i tam różnych proboszczów teraz. Nie znam tych proboszczów, bo tam nie jeżdżę, bo rodzina już pomarła, ojciec zmarł, matka zmarła, nie ma tam niczego. Siostra zmarła, brat zmarł, wszyscy już zmarli, nie ma tam nikogo, więc tam nie mam do kogo jechać, więc nie jeżdżę już tam i nie wiem, co się tam teraz dzieje, tak. Bo ja byłem w seminarium w Ołtarzewie, a pisałem po maturze do Palocynów, bo tam jakoś poznałem tych Palocynów i dali mi adres, że przyjmują. Ja napisałem im je przyjęli. I w którym to miałem 20 lat, to pojechałem do nowicjatu. Nowicjat był w Ołtarzewie. Jeszcze niewykończony był, tośmy pod kościołem mieszkali, mieli takie pokoiki białym płótnem poprzeznaczane. Było tamśmy mieszkali. Magistrem był ksiądz
Żłowski Alojzy, on u nas pierwszy rok, a potem drugi rok już był Kordecki, bo on został rektorem w Gdańsku, rząd Żłowski, Capla go wyznaczył. I tam cały czas byłem w nowicjacie, w pierwszym i drugim roku byłem cały nowicjat i całe seminarium w Ołtarzewie. W 1954 roku mieliśmy święcenia kapłańskie. Do nowicjatu przyjęto nas chyba 65, czy tam ileś z tych nowicjuszy, ale do święceń zeszło tylko 12. 12, a dwóch było z kursu poprzedniego, z kursu górskiego. Tam dwóch było święcone. To razem było nas 12. To po święceniach jeszcze byliśmy rok w Ołtarzewie, bo byliśmy święceni na piątym roku, po piątym roku. Ale sześć było, dwa filozofii, dwa i cztery teologii. To jeszcze musieliśmy tam rok być, jeszcze uczęszczać na wykłady i egzaminy zdawać. Dopiero w czerwcu 55 roku dostaliśmy dekrety i każdy tam, ja bym wyznaczony do Chełmna. Ksiądz tam był Ramusiewicz rektorem i tam byłem cały rok i drugi rok, ale w czasie drugiego roku przysłał mi capla dekret, by mam iść na wikarego do Ursusa. To był, tam byłem. I tam byłem rok, ale jeszcze rok tym wikarem. Tam mieszkałem i w szkołach była religia, to miałem 48 godzin lekcji. I musiałem być wikarem i pogrzeby odprawiać i kazania w niedzielę i wszystko. A w dzień poprzedni to rano o 6 msza święta, śniadanie i do jednej szkoły. Stara szkoła była w barakach i druga była tam w Nowym Osiedlu. To do południa jednej, a po południu drugiej. To przychodziłem o 5 do domu, to obiad zjadłem, to albo na pogrzeb, albo spowiadać, albo tam na kolędę, na to, no wszystko potem byłem sobie wikarem. Jeszcze chciał, byłem aż do czerwca chyba cały rok. Chciał jeszcze, żeby być jeszcze rok, ale pojechał do Czapli, Czapla już się nie zgodził, ponieważ byli księża, tacy, którzy się sprzeciwiali w Radzie, że za młody ksiądz, żeby do takiego wielkiego miasta od razu tam zaszedł i było 50 tysięcy mieszkańców w Ursusie. I do Chełmna poszedłem drugiego. Jeszcze był raz, musiał być rektorem, prosił, czy bym tam nie przyszedł drugi raz. No ja mu co mówię, przyszłem. Ale były wakacje, a w czasie wakacji Czapla zmienił tego rektora Ramusiewicza. Nastąpił Świerczek, ksiądz Świerczek. Potem przeszedł Chełmna, po kilku latach przeniósł mnie do Częstochowy. Tam jeździłem z rekolekcjami, z misjami głosić, z Jakiełkiem i tam z rektorem Ramowskim jeździłem głosić te kazanie i kilka tam lat byłem takim misjonarzem. Jak latem znowu to na odpustę jeździłem ogólnie, tam zawsze głosić kazanie wokół. A potem pracowałem tam kilka lat, ale Ramowski był, skończyła się potem ta kadencja i nastąpił tam inny rektor i potem mnie gdzieś
wysłał do Poznania, ksiądz Weron mnie wysłał do Poznania, tam w Poznaniu, do parafii, co z Palocynami sąsiedzi, tam na ulicę Stolarską, tam był kościół nowy, parafia też duża, te nowe targi tam zaczęły. Tam byłem potem tym wikarym. Wikarym, normalnym wikarym, tam mieszkałem i tam pracowałem, ale tylko jakiś czas było tam 6 wikarek, też duża parafia była. 500 dzieci przygotowywałem do Komunii Świętej, do bierzmowania, tak jeszcze. A potem wakacje przyszły, to kuria dała tam swojego księdza, a ja wróciłem do Częstochowy. A potem Weron naprzyjmował takich, nie parafii, tylko takie wikariaty naprzyjmował. W Sobięcinie, w Wałbrzychu, to tam byłem też chyba rok. Tramwaj z Wałbrzycha jeszcze dojeżdżał, do Sobięcina trzeba było. Stamtąd przyjechał Weron, ale mnie wtedy nie było. I mnie wyznaczył na kapelana do sióstr, do Niegowa. I tam byłem całe 45 lat kapelanem. Zadomowiłem się, a się zestarzałem i miałem już 79 lat. To zachorowałem już. To mnie wyznaczyli, tutaj mnie wyznaczył i tutaj też już jestem 15 lat. I tu mieszkam, tu od początku mieszkał ksiądz, Styczeń tu mieszkał. Styczeń umarł, to ja przyszedłem i tak tu do dzisiaj jestem w tej Warszawie. Reguła ma być życie Chrystusa Pana. To ma być regułą dla członków stowarzyszenia.